Anoda był pod Arsenałem tym takim zaczynającym walkę, bo od niego się zaczęło odrzucenia butelki zapalającej. Mówimy o człowieku, który jest symbolem tamtego pokolenia, ludzi młodych, którzy podjęli walkę. Wszyscy jego przyjaciele opowiadają, że mimo komuny on chciał żyć. Jeżeli ktoś przygotowuje porwania i zamachy na funkcjonariuszy sowieckiego systemu, no to jest to działalność przeciwko komunistom. Gimnazjum imienia Stefana Batorego będzie tym przedsionkiem działalności konspiracyjnej, bo właśnie harcerstwo, w którym działał tutaj Anoda, będzie tym zalążkiem późniejszej działalności w Szarych Szeregach. Na podstawie tych struktur zbudowanych tutaj, czy w harcerstwie, czy w szkole, tych znajomości, będą budowane poszczególne drużyny i plutony grup szturmowych i samego batalionu Zośka i Parasol. Urodzony dokładnie 7 marca 1923, jest bardzo młodym człowiekiem w momencie wybuchu II wojny światowej. Czy te wszystkie elementy powodują, że on już jest ukształtowany, że może rzeczywiście iść na wojnę jako świadomy żołnierz, świadomy dowódca za chwilę? Pamiętajmy, że dla każdego tego młodego człowieka, który brał udział w działaniach wojennych, czy brał udział w konspiracji, każdy jeden rok powstania, czy wojny, to liczone jest jako podwójnie, czy nawet potrójnie. To doświadczenie życiowe. Walka zbrojna z okupantem niemieckim to w przypadku naszego bohatera Jana Rodowicza Anody w dużej mierze akcje dywersyjne, akcje też na linii Otwockiej, tu gdzie się znajdujemy. Celestynów to jest jedna z takich akcji najbardziej spektakularnych. Anoda odegra w niej bardzo ważną rolę. Opisana w Kamieniach na Szanie z Aleksandra Kamińskiego akcja, w której uwolniono więźniów wiezionych z Lublina do KL Auschwitz, w której bierze Rodowicz udział jako atakujący samą więźniarkę. Bierze także udział w akcji kilka miesięcy później na linii Otwockiej pod Pogorzelą w ataku na Urlop Psów, gdzie jest zastępcą dowódcy akcji. Kilka miesięcy później jest już dowódcą akcji w Rogóżnie na Podkarpaciu, w której zaatakowano linie kolejowe wiożące sprzęt na front wschodni. Więc bierze udział w szeregu różnych akcji, awansując i dostając oznaczenia. Awansuje na sierżanta podchorążego, dostaje krzyż waleczny, czyli jest wyróżniającym się żołnierzem kadywu. Rzuć broń! Rzuć! 1943 roku w marcu mężczyźni razem z Anodą przeprowadzą słynną akcję pod Arsenałem. Tak, no Anoda był pod Arsenałem tym takim zaczynającym walkę, bo od niego się zaczęło odrzucenia butelki zapalającej więźniarkę. To właśnie jest ta rola Rodowicza, zapamiętana w Kamieniach na Szanie zarówno pod Arsenałem, jak i tutaj w Celestynowie. Zaczyna się powstanie warszawskie. Jan Rodowicz bierze udział w walkach w szlaku bojowym zgrupowania Radosław, będąc w strukturze Brody 53, czyli rozpoczynając od Woli Starego Miasta. Wielokrotnie ranny, odznaczany za udział w akcjach. Do powstania przystępuje jako ten ostrzelany żołnierz, który wcześniej już strzelał. Być może to uratowało mu życie, ponieważ wiedział, jak zachować się w warunkach bojowych. To jest najpierw Wola, cmentarze wolskie, potem Starówka, w końcu przejście kanałami do Śródmieścia. Okupił tę walkę wieloma ciężkimi ranami. Politechnika Warszawska to jest czas powojenny. Pragnie ułożyć sobie życie, ale ma wiele zainteresowań, wiele przed nim, wiele do zrobienia. Mieszka niedaleko tutaj przy ulicy Lwowskiej 7. Na Politechnice Warszawskiej rozpocznie studia na Wydziale Architektury. Poraniony jeszcze, będący de facto inwalidą, Jan Rodowicz po wyleczeniu z ran bierze udział w ekshumacjach żołnierzy Zośki, bierze udział w upamiętnianiu. Bardzo ciekawy fragment życia, to co pan podkreślił. On pragnie zacząć nowe życie, zawiązuje nowe przyjaźnie. Uzewnętrznia się jego aktywność jako twórcy, bo zarówno
zachowało się bardzo dużo jego rysunków, obrazów robionych w trakcie procesu edukacyjnego, jak i prywatnie, jak i wiele wspomnień związanych z osobami, które wyjeżdżały z nim na wyjazdy studenckie do Cieleśnicy chociażby, też pozostały obrazy stamtąd. Bardzo lubił narty w zimie. Tak, tak. No są te wyjazdy na narty, nie tylko Zośki Parasola, jego prywatne. Uzewnętrznia się ta taka bardzo bujna, pokojowa, artystyczna dusza Rodowicza. Upamiętniona też w utworach z okresu nawet konspiracji. Bardzo śmieszne to są fijołki, które opisują Rodowicza jako człowieka. Jest taki moment, chyba dość przełomowy w jego życiu, w życiu wielu przedstawicieli tego pokolenia, wielu żołnierzy, ujawniać się czy się nie ujawniać. No, pogroziło to oczywiście dekonspiracją, groziło to ewentualnymi szykanami, może nawet więzieniem i śmiercią. Dlaczego Rodowicz się ujawnia? Musimy patrzeć na żołnierzy Powstania Warszawskiego, szczególnie tych ze zgrupowania Radosław, przez pryzmat inny niż tych, którzy byli poza Warszawą. W zasadzie wszyscy z nich mieli jakieś rany, wszyscy z nich byli pokaleczeni psychicznie, przeszli przez piekło nie tylko konspiracji, do tego dochodzi powstanie. Pamiętajmy, że oddział Jana Rodowicza stracił 75% stanu. I a sam Rodowicz ledwo uszedł z życiem. Tak, i z tym bagażem ci ludzie wchodzili do Polski, która miała być wolną Polską, a wchodziły tak naprawdę w nową okupację. I cały ich tragizm polegał na tym, że chcieli żyć normalnie, nie mogli żyć normalnie, ale sposób ujawnienia był jakimś takim pójściem z jednej strony za swoim dowódcą, któremu zaufali na pewno, ale z drugiej strony mimo ujawnienia prowadzili nadal przygotowania do wystąpienia zbrojnego. W tej godzinie ciemnej w sumie, która przyszła na wszystkich powstańców po 1945 roku, no on miał taki optymizm w sobie. I to, co wszyscy jego przyjaciele opowiadają, że on właśnie mimo komuny, która spadła na nich po prostu, którzy przecież wyszli spod jednego jarzma prosto pod drugie, chyba nawet gorsze, on chciał żyć, chciał pozytywnie pracować, chciał się uczyć, kontynuował naukę. I ożywiał to środowisko przyjaciół, środowisko AK-owców. Szare hełmy błyszczą salą, rytm potłutych nóg, twardo dudni bruk, hej, nie smyka wróg. Do szturmowcy drogą walą, śpiewa chłopców chór, w CKM-ów i PM-ów turbo. Cechy charakteru są najlepiej przedstawione właśnie w fijołku poświęconym Rodowiczowi, który na melodię przedwojenną był wyśpiewywany właśnie przed Zośkowcami, gdzie z jednej strony mówi się, prawda, o szmajserowcu, ale z drugiej strony o tych lepkich rękach na kobietki, a z drugiej strony o dowcipach. Piękna kwatera Brzozowych Krzyży, kwatera batalionu Zośka, to jest dzieło porucznika Jana Rodowicza Anody. Bez niego to wszystko by nie powstało. Jan Rodowicz Anoda brał udział w 1945-1946 roku w intensywnych pracach ekshumacyjnych oraz pracach, które dokumentowały śmierć poszczególnych żołnierzy batalionu Zośka razem z Bogdanem Celińskim przede wszystkim i z innymi koleżankami i kolegami, którzy przeżyli. Jego praca skupiała się przede wszystkim właśnie na ustalania konkretnej daty śmierci, miejsca śmierci, ekshumowania tych zwłok i przenoszenia do kwatery, całej masy prac związanych z pochówkiem innych żołnierzy, którzy zginęli w konspiracji. Bardzo aktywna to była Jadwiga Romocka, matka Jana i Andrzeja Romockich. Jan Rodowicz był tu jedną z wiodących postaci. Ta praca Jana Rodowicza Anody to upamiętnienie. Nie podobało się bardzo komunistycznej władzy. Ci młodzi ludzie mieli zostać zapomniani. Komuniści chcieli mieć swoje ofiary, swoich poległych, których rzecz jasna nie mieli, ponieważ ich struktury były stosunkowo małe. Tu mieli leżeć ich bohaterowie wymyśleni potem przez propagandę. Zresztą leżą do dzisiaj niestety. Tak, no spoczywają tu niestety w kilkaset, kilkadziesiąt metrów od tych grobów polskich bohaterów.
zarówno Jan Rodowicz, jak i grupa żołnierzy skupionych wokół Henryka Kozłowskiego, Kmity i samego Radosława, no nie byli w stanie jednak pogodzić się z tym systemem i podejmowali próby budowania konspiracji. Tak jak wykazano zresztą im w śledztwie UB, spotykali się, organizowali się, zbierali broń. Oni po kilkunastu pierwszych miesiącach, kiedy byli przekonani, że będą żyć w wolnej Polsce, po aresztowaniu ich dowódcy 1 sierpnia 1946 roku, przystąpili do szeregu działań. Mieli w planach m.in. porwanie wysokiego funkcjonariusza sowieckiego, którego chcieli wymienić na samego Radosława. Można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że środowisko batalionu Zośka, batalionu Parasol, podjęło działalność, która zmierzała w tym celu, żeby stawić opór rozwijającemu się komunizmowi. Ulica Lwowska 7, centrum Warszawy, tuż przy gmachu Politechniki, z którym to gmachem, z którym to miejscem też będzie związany Jan Rodowicz Anoda, ale tutaj 24 grudnia 1948 roku przyjdą po niego funkcjonariusze komunistycznej bezpieki. Zapewne wejdą tą bramą, może wjechali windą, może poszli schodami do mieszkania, żeby go aresztować. Ta operacja zapewne była dosyć długo przygotowywana, żeby te wszystkie elementy zagrały, żeby się udało. Jan Rodowicz Anoda był obserwowany od 1946 roku, kiedy się pojawia po raz pierwszy w dokumentach UB przy okazji spraw przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. Tutaj wchodzi porucznik Bolesław Cykała z innymi UB-kami. Wchodzą na czwarte piętro do mieszkania pod numerem 10. Człowiek się niczego nie spodziewa, nagle przyjeżdżają, mówią, że tak jak w przypadku Rodowicza do jego mamy, mówią, że zabierają go na kilka godzin, że na kolację wigilijną na pewno wróci. Mama na wszelki wypadek wsunęła mu opłatek do kieszeni. Później od stycznia do marca 1949 roku szuka jakiejkolwiek informacji na jego temat. Wszędzie jej mówiono, że nie wiedzą, gdzie on może być. Pierwszy raz chyba pokazujemy w Telewizji Polskiej to miejsce, w którym nie tylko wzrastał Jan Rodowicz Anoda, ale też z którego został wyprowadzony właściwie na śmierć, stąd trafił na Koszykową. Miejsce bardzo symboliczne, historyczne. Właśnie tutaj przygotowywano się do Wigilii 24 grudnia 1948 roku. Rodzina Rodowiczów, młody oficer z powstania. I do tego azylu rodzinnego wchodzą ubecy kierowani przez Bolesława Cykałę, który ma rozkaz zatrzymania i aresztowania Rodowicza i doprowadzenia do UB. Samo przyjęcie do tego aresztu już było bardzo nieprzyjemne, robiące bardzo złe wrażenie. Na parterze budynku był tak zwany pokój przyjęć, gdzie osoba aresztowana była wprowadzana, zabierano mu wszystko to, co miał przy sobie. Później było polecenie, żeby się rozebrał do naga, kilka przysiadów, przegląd wszelkich możliwych otworów w ciele ludzkim. Co taki człowiek wprowadzany do celi jest w stanie zarejestrować? Pierwsze wrażenie to jest taki ciężki, kwaśny smród i to się w wspomnieniach wielu osób powtarza. Cela była wyposażana pod kątem jednego zatrzymanego, czyli prycza, wiadro na odchody, dzbanek, ale w celi przetrzymywano jednorazowo osób wiele, 6, 8, 10, 12 osób. Jeśli chcemy zrozumieć, z czym się tutaj człowiek spotykał, to na przykład spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie szanse ci ludzie mieli na zmianę bielizny na przykład tutaj. Czy był tutaj na przykład papier toaletowy? Czy wiadro było wynoszone w momencie, kiedy było przepełnione, czy była tylko jakaś jedna wyznaczona godzina, kiedy można było to wiadro wynieść? Był przetrzymywany w piwnicach bezpieki, a przesłuchiwany tutaj na górze, na czwartym piętrze. Czy znamy nazwiska tych brutalnych śledczych? Tak, no, znamy nazwiska bardzo dobrze tych, którzy przyszli do niego na Lwowską. Dwaj najbardziej tacy charakterystyczni i w pokoju Bronisława Klejny na czwartym piętrze przesłuchiwano Jana Rodowicza. Natomiast bardzo tutaj złowrogą rolę miał sam Wiktor Herer oraz Julia Brystrygierowa. Drzwi się otwierają, on wchodzi do pokoju. Pierwsze, co widzi, to że pokój jest niemalże pusty. W głębi tylko jest biurko, za biurkiem jakiś człowiek w mundurze oficera Wojska Polskiego. Bo to niekoniecznie musi być oficer Wojska Polskiego. A wielu... nawet możemy założyć, że przeważnie nie byli to oficerowie Wojska Polskiego. Tak, ewentualnie ci ludowi, tego ludowego wojska. Z przeszłością w AL-u, prawda, w Armii Ludowej
bo głównie stamtąd rekrutowano tych ludzi, ale nie tylko. Wielu oficerów śledczych to byli Rosjanie. Im Stalin dał przykaz, że mają przyjąć obywatelstwo polskie, no i oni tutaj robią za Polaków, że tak powiem nieładnie, bo więźniowie określali ich mianem POP. No i teraz dlaczego POP? No, pełniący obowiązki Polaka. Wiktor Herer został później wykreowany na człowieka Solidarności, wręcz bohatera Solidarności. Bardzo ciepło wypowiadał się o nim Jacek Kuroń, który zresztą przygarnął go do struktur solidarnościowych. Jak to możliwe, żeby komunistyczny oprawca, winny, współwinny śmierci Rodowicza, był potem traktowany jak bohater? No, takie polskie historie, bardzo ciekawe zresztą w tym przypadku, w czasie tych spotkań solidarnościowych, przecież rozpoznany przez jednego ze swoich ofiar, Wiesława Chrzanowskiego, marszałka Sejmu, który wielce zdziwiony był, jak to możliwe, że Jacek Kuroń przyprowadził jako doradcę Solidarności tak złowrogą postać. Niestety wielu tych funkcjonariuszy zarówno Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak i komunistycznej partii bardzo łatwo zrzuciło ten niepotrzebny im bagaż i przystąpiło do kolejnego politycznego rozdania w roli osób, które nie mają nic wspólnego z tamtym totalitarnym systemem. Ministerstwo Sprawiedliwości, kiedyś Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czwarte piętro. Tutaj jest to słynne okno, z którego miał wyskoczyć, bądź też ktoś pomógł wyskoczyć porucznikowi Janowi Rodowiczowi Anodzie. Tak, jest to pokój przesłuchań, w którym równolatek Anody, Bronisław Klejna, też urodzony w 1923 roku, przesłuchiwał Rodowicza kilkakrotnie. Pokój, do którego został kilkakrotnie doprowadzony, mijając na korytarzu krętym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego swoich najbliższych współpracowników. Jeden z tych współpracowników, Henryk Kozłowski, pseudonim Kmita, dowódca kompanii Maciek, tak zapamiętał to spotkanie. W swojej relacji pisał tak. Chwilę później wyszedł prowadzący go konwojent. Ze mną szedł oczywiście konwojent, zrobiło się małe zamieszanie. Zatrzymali nas. Widziałem go z odległości powiedzmy plus minus 8 metrów. Widziałem go przez parę sekund, ale wystarczająco na to, żebyśmy się wzajemnie widzieli. Uśmiechnął się, nie widziałem żadnych zmian na jego twarzy, mam na myśli sińców, czy skaleczeń, czy śladów krwi. Pogładził ręką włosy i uśmiechnął się, widząc mnie w rogu z odległości tych 8 metrów. To był ostatni raz, kiedy go widziałem. W momencie, kiedy Anoda został zamordowany, tak trzeba by było to ująć, to jego ciało zostało wywiezione na powązki wojskowe i tam złożone w grobie bezimiennym. I pracownik tego cmentarza, być może po rozmowie, jaką ze sobą ci ludzie prowadzili, którzy go tam przywieźli, zorientował się, że to jest właśnie Jan Rodowicz, Anoda. I ponieważ nie wiedział, gdzie mieszkają jego rodzice, zrobił notatkę dla kolegów i mówi: słuchajcie, jakby tutaj się pokazał ktoś z rodziny Rodowicza, to powiedzcie, pokażcie, gdzie on jest pochowany. No i w ten sposób rodzina się dowiedziała. Na wiosnę rodzina zdecydowała się dokonać nielegalnej, prywatnej ekshumacji. I wykopano go po prostu z tego grobu bezimiennego. Przeniesiono go tutaj do rodzinnego grobu. Moja babcia, Anna Rodowicz z domu Dębowska, była lekarką. Stwierdziła, że nie są połamane kości Anody, co przeczyło tej historii fałszywej, poddawanej przez bezpiekę, jakoby wyskoczył przez okno, uciekając. Tutaj w tym miejscu ginie porucznik Jan Rodowicz Anoda. Co się dzieje później? Widzimy nie dość, że zabicie samego bohatera, to jeszcze próbę zabicia pamięci o nim. Cała historia pogrzebu i trzech ekshumacji de facto, które później następowały w przeciągu kilkudziesięciu lat, też pokazują, że było to dla samego MBP, jak i dla funkcjonariuszy, którzy doprowadzili do jego śmierci, wydarzenie, które miało tkwić w nich i miało pozostawać z drugiej strony tajemnicą. Nie zginął jeden z wielu żołnierzy AK, tylko zginął oficer i zginęła postać, która była jednym z wyróżniających się żołnierzy tego pokolenia. W swoim środowisku niezmiernie szanowany. Tak, postać znana warszawiaków, legendarna postać z okresu konspiracji. Oni mieli tego świadomość. Mówimy o człowieku, który jest symbolem tamtego pokolenia, ludzi młodych, którzy
podjęli walkę w bardzo trudnych warunkach z okupantem niemieckim. Mówimy o tym pokoleniu ludzi, którzy w czasie okupacji postawili wszystko na jedną kartę tak naprawdę. Przecież Anoda jest i najpierw w organizacji małego sabotażu w Awer, jest później uczestnikiem akcji pod Arsenałem, walczy w powstaniu, w którym to powstaniu ginie jego rodzony brat Zygmunt. On sam jest ciężko ranny, odznaczony chłopak krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie krzyżem walecznym. Czekał na koniec wojny tak jak wszyscy inni. Między rokiem 1944 a głównie 1956 większość ludzi, którzy trafiali w tamtym czasie do więzień, to są osoby, które chciały normalnie żyć. Tak jak na przykład Anoda. Możemy zatem powiedzieć bez żadnych wątpliwości, że porucznik Jan Rodowicz Anoda jest jednym z żołnierzy wyklętych w Panteonie, obok takich osób jak rotmistrz Witold Pilecki, generał Augusty Milfildorf-Nil czy major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka. W pewnym tego słowa znaczeniu, ponieważ z jednej strony pamięć o nim miała być wyklęta, miano o nim zapomnieć, miano o nim nie pisać, tylko z tego powodu, że zginął w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Także to żołnierz, który, pamiętajmy, wraz z innymi z żołnierzami Brody 53 przygotowywał się do stawienia oporu komunistom. Nic innym jak zbieranie broni właśnie nie było przygotowaniem się do takiego oporu. W ramach ciągłości strukturalnej organizacyjnej, czyli delegatury rządu na kraj, która była bezpośrednią kontynuacją struktur Armii Krajowej. Dokładnie. Jeżeli ktoś przygotowuje porwania i zamachy na funkcjonariuszy sowieckiego systemu, no to jest to działalność przeciwko komunistom. Pamięć o Anodzie w ramach na przykład Zbowidu nie istniała. Nie można było o nim mówić, pisać i w panteonie tych różnych żołnierzy bohaterskich okresu Powstania Warszawskiego Anoda stał z boku. Anoda stał z boku dlaczego? Dlatego, że poniósł śmierć z ręki komunistów. Z reguły moi koledzy nie wiedzą, że jestem spokrewniony z Janem Rodowiczem Anodą. Jak słyszą nazwisko Rodowicz, to od razu do głowy przychodzi im Maryla. Ale ja właśnie uznałem sobie za takie zadanie, żeby trochę szerzyć to, szerzyć właśnie pamięć o moim stryjecznym pradziadku, o Janku. I komu się da, kto zapyta, to mówię, że właśnie on jest moim stryjecznym pradziadkiem. Porucznik Jan Rodowicz Anoda to jeden z naszych bohaterów niepodległości, Tadeusz Płużański, zapraszam na kolejne odcinki naszego cyklu.